Cześć, witam Was w kolejnym filmiku. Książka miesiąca. Tym razem wybrałam dla Was książkę Marka Watsona 11. Niesamowita książka, która wywołała we mnie mnóstwo emocji. I nie mogę tutaj powiedzieć, że ta książka jest rewelacyjna, jest niesamowita, to super, nie wiem, sensacja. Nie, tutaj nie leje się krew, nie padają trupy, nie ma jakiejś wzruszającej miłości. Ta książka jest po prostu książką wyjątkową, nie tylko ze względu na treść, ale także przedstawienie jakby tej treści. Inny sposób, z takim sposobem przekazywania historii spotkałam się po raz pierwszy i kiedy wzięłam tą książkę do ręki, najpierw spojrzałam na okładkę, która mnie zaciekawiła, ale nic poza tym, co było tutaj napisane z tyłu na okładce nie ciągnęło mnie do tego, żeby ją przeczytać. Wydawało mi się, że będzie to takie flaki z olejem, że tak powiem, że wszystko to, co gdzieś o niej czytałam, to wydawało mi się, że nie, to nie będzie książka dla mnie, to będzie nudne i tak dalej. Nie, okazało się wręcz przeciwnie. Ta książka jest prowadzona jakby w przeszłości i teraźniejszości. Jest pierwszy plan i drugi plan. To wszystko się ze sobą przeplata, ale absolutnie nie jest nużące. Jest wręcz takie zaciekawienie, taka chęć dowiedzenia się, co będzie dalej. Fabuła bardzo prosta. Główny bohater wyjeżdża z Australii, przeprowadza się do Anglii, do Londynu. Wyjeżdża z tej Australii, dlatego że mimo, że toczy się tam cudowne dla niego życie, jego pierwsze przyjaźnie, jego pierwsza miłość i wszystko to, co robił, było fantastyczne, takie pokrzepiające, że istnieją tacy ludzie, że jego przyjaciele także robią coś na rzecz jakby innych ludzi. I wszystko to jest tak piękne, że chciałoby się być tam i uczestniczyć w tym bezpośrednio. I wystarczy jeden ułamek sekundy, żeby to wszystko legło w gruzach, żeby nie móc sobie z tym wszystkim poradzić, z tym jednym małym wydarzeniem, które zamienia wszystko w nicość, już nie ma nic, było pięknie, cudownie, koniec, nic nie ma, główny bohater nie może sobie poradzić, więc w związku z tym po wieloletnich, chyba dwóch czy trzyletnich cierpieniach on wie, że musi opuścić ten kraj, że tutaj nie ma dla niego przyszłości, że on musi gdzieś stworzyć swoje życie od nowa. Wyjeżdża więc do Londynu, zmienia swoje nazwisko, czuje taką potrzebę zmiany całkowitej i wydaje mu się, że to inny kraj, inne nazwisko spowoduje to, że on będzie mógł jakby zacząć od nowa. Tak się oczywiście nie dzieje. Pracuje w rozgłośni radiowej, prowadzi popularny program ze swoim współpartnerem, prowadzą rozmowy nocą i poprzez tą audycję pomaga jakby innym ludziom w ich problemach. I tutaj jest taki efekt domina, tak? Coś nam się wydaje, że to, co my robimy, nasze poczynania, nasz jeden gest, jeden ruch, jedna rzecz, jedna czynność, jedno zdanie, jedno słowo
nie może mieć wpływu na losy innych ludzi, ale tak nie jest, tak się dzieje. I tutaj właśnie Xavier, właśnie główny bohater, jest świadkiem pobicia chłopca. Chce interweniować, ale jednak jakby mierzy siły nad zamiary, to po pierwsze, i wycofuje się, a po drugie, on jakby już nie chciałby bezpośrednio brać udziału w jakimś tam zajściu, gdzie w zasadzie powinien zareagować, a tego nie robi, wycofuje się, nie chce w tym uczestniczyć, boi się, że tak przynajmniej ja myślę, że jeśli on będzie interweniował, to może coś się wydarzyć jeszcze, nie wiem, gorszego, ale to przez to, że on nie reaguje, to tu właśnie pojawia się ten element takiej lawiny, kiedy wyobrażamy sobie Śnieżkę, która spada, toczy się z góry i gdzieś tam w efekcie doprowadza do lawiny, do zniszczeń, do tego, że pewne nieistotne jakby zdarzenie może mieć wpływ na niewyobrażalny także wpływ na życie innych ludzi. Oczywiście temu chłopcu zostaje poturbowane, on z tego wychodzi, nawet tam gdzieś wspomina autor o tym, że blizna z czasem zaniknie. I Xavier tu w zasadzie zapomina w sumie o tym zdarzeniu, jakoś tam go sobie wyrzucił ze swojej głowy. Ale jednak tutaj w tym drugim planie pojawia się, autor pokazuje nam postaci, 11 postaci, które, na które właśnie to pobicie chłopca, to, że główny bohater nie przerywa tego, ma wpływ na tych właśnie 11 osób, które jakby one są, to się pojawia jakaś taka sieć, sieć pewnej grupy, która się nigdy ze sobą nie spotka i nigdy nie ma świadomości istnienia jakby tej kolejnej osoby. Także to jest właśnie niesamowite w tej książce, że trzeba. Nie wiem, czy to jest przypadek, czy to jest coś, co ma nastąpić, ale mamy tą świadomość, że jeśli czynimy komuś zło, to to zło do nas powróci, dobro to powróci do nas ze zdwojoną jakąś tam siłą. I tutaj jest jakby, to są jakby te dwa światy, tych ludzi, tych 11 osób i świat Xaviera, tego głównego bohatera, którym gdzieś tam pomaga ludziom poprzez to radio, poprzez ten program, ale jakby nie bierze w tym udziału bezpośredniego. I on też żyje tak, że nie słyszy, co dzieje się, nie chce słyszeć, co dzieje się u sąsiada na górze i u sąsiada na dole. Jakby stroni od tego, boi się interweniować, bo ma w głowie cały czas to, co się wydarzyło w Australii. Ale on się zmienia pod wpływem poznanej kobiety, to też jest fajny tutaj moment. I wszystko to, co tam właśnie dzieje się w tej książce, to jest tak, że wydawać by się mogło, że treść i może to, co ja Wam teraz mówię, też nie przyczyni się do tego, że sięgniecie po nią. Ale to jest tak fajnie napisane, że ja zaczęłam czytać tą książkę w sobotę, skończyłam w niedzielę i ja cały czas o niej myślałam. Ja chciałam wiedzieć, co się będzie dalej działo. I mimo, że jest tam tyle osób w tym tle, 11 i w tym życiu głównego bohatera, jakiś sklepikarz, ktoś tam jest tam nadrobione. Ja myślałam, że ja się w tym wszystkim zagubię. Nie, absolutnie. Tutaj nie są tak rozbudowane, chociaż chciałoby się wiedzieć więcej, takie jakieś psychologiczne przedstawienie danych postaci, tak? Tego nie ma. I właśnie to, że jest to tak prosto napisane, ale jednocześnie
Ja nie wiem, jak autor wpływa na to, że chce się w tym uczestniczyć. Ta książka jest wzruszająca. Ona daje dużo, bardzo dużo do myślenia, ale jednocześnie jest taka jakby... To jest piękna powieść, tak właśnie. Ja nie powiem, że to jest, nie wiem, oj, super, bestseller, sensacja. To jest piękna, piękna powieść. A jeszcze niesamowite jest to, że tą książkę pisze człowiek, który napisał kilka może książek i ta właśnie przyniosła mu sławę. On jest w ogóle znanym komikiem i potrafił stworzyć takie dzieło. Dla mnie jest to dzieło. Tu jest bardzo dużo do opowiedzenia. W każdym razie zakończenie jest... Wiedziałam, że będzie zakończenie takie nie do odgadnięcia. Takie, jak to się mówi, zaskakujące. Więc ja już tam sobie snułam, a to pewnie będzie tak i tak. Nie, nie będę szła prostą drogą. Na pewno zakończy się tak, albo tak, albo tak. I nie, ja w ogóle na to nie wpadłam, na to zakończenie. Ono jest też niesamowite. I to tylko pół strony, nie wiem, może 3-4 zdania i nagle kończy się wszystko. Kończy się, ale jednocześnie jakby się zaczynało. No, wzruszyła mnie ta książka tak bardzo emocjonalnie, bardzo, bardzo mnie poruszyła. Jest, no, dawno się tak nie czułam i jednocześnie chciało mi się śmiać, ale także po przeczytaniu tej książki, bo w trakcie nie, ona mnie tam goniła z kartki na kartkę, coś tam, ale zakończenie i później snucie jakiegoś tam scenariusza dalszego i analizowanie tego, co było wcześniej, no, bardzo mnie ta książka poruszyła, także ja Wam polecam tą książkę. Miałam pewnie jeszcze powiedzieć mnóstwo rzeczy i ta liczba, 11 rozdziałów, Banda Czworga, no, mnóstwo jeszcze rzeczy do powiedzenia i niby książka niezbyt gruba, ale kurczę, no, pobudza tutaj pracę mózgu i można analizować bez końca. Także bardzo bym chciała wiedzieć, czy któraś z Was już czytała tą książkę i chciałabym się dowiedzieć, jak ona na Was wpłynęła, a jeśli nie, to przeczytajcie i podzielcie się swoimi komentarzami. Bardzo chętnie posłucham. Jedna chwila, 11 osób, jedna chwila i jedna chwila może zmienić życie wielu, wielu osób, także musimy mieć baczenie na to, co mówimy, co robimy, żeby nie czuć się później, żeby nie czuć tego, że miało się wpływ i to zły wpływ na życie innych ludzi. Ja Wam bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny filmik. Cześć!